dzień dobry, krobaczki, że tak powiem. Zamknę, bo mi tu policja jeździ co chwilę, jakieś hałasy i w ogóle. Nadmienię tylko, że jak ostatnio kuzynka u mnie siedziała, to ona mieszka tak tutaj w okolicach Legionowa. No i ma spokojne osiedle, mimo tego, że ma jedną z takich ruchliwych ulic, ale tam nie przejeżdża tyle aut, co tutaj. I tak siedziała to u mnie właśnie w kuchni, okno otwarte i mówi: Jezu, ja bym tu nie mogła mieszkać, to jest tak głośno. Ja mówię, no idzie się przyzwyczaić, teraz nie mogłabym mieszkać, a wychowywała się w bloku obok. Więc kiedyś mieszkała i to nie przeszkadzało. To wiecie, jak się mieszka, to jest inaczej, nie? Potem jak się wyprowadziła, poznała spokojniejszy świat, to teraz jak tu przyjeżdża, to jest taka, wiecie, dla niej dzicz, hałas i wszystko naraz dzieje się, nie? I tak, to słuchajcie, przychodzę z kawczanem dzisiaj pierwszym, innym, teraz mam Woseba. O, bardzo dobre. Wziąłem na spróbowanie, bo jakoś tak mnie zachęciło. Woseba mokka, czy jakoś tak? Pyszna. Długo zwlekałem z odezwaniem się do was, bo już jest późno, dochodzi 10. Bo wstałem z takim bólem głowy, że ja długo leżałem w łóżku. Długo leżałem w łóżku i czekałem, aż to przejdzie. Wziąłem tabletkę. Do połowy tylko przeszło. Potem musiałem wziąć drugą tabletkę i dopiero teraz czuję lepszą poprawę. Ja nie wiem czemu. Znaczy, może to być kwestia taka, że po prostu przebudziłem się chwilę przed trzecią. No to jak się przebudziłem przed trzecią, no to organizm ma taki sygnał, że no ja już od tej godziny nie śpię zazwyczaj, tak? Bo tam trzecia wstaje, to już funkcjonuje. A dzisiaj mówię, nie no, dalej spać idziemy. Nie, to nie ma. I położyłem się. Przed siódmą się obudziłem i tu już był właśnie ten ból głowy. Podejrzewam, że to jest po prostu przez to, że ja niepotrzebnie poszedłem dalej spać. No ale z drugiej strony, no co, buszować chwilę przed trzecią już? No bez sensu. W dzień wolny? No ludzie kochani. W ogóle testuję nowy krem. Strasznie biało po nim wyglądam. Widzicie to? Taki jestem biały jak śmierć. A to jest krem z SPF-em. Ale to na razie testuję, nic tutaj opowiadał nie będę. Pozbieram trochę faktów, bo już są plusy, są minusy. Na spokojnie. A teraz będę działał. Będę działał, mam ci ochotę na naleśniki. Co prawda zrobię na tej mniejszej patelni, bo na tej dużej to mi nie wychodzą, się przyklejają, takie wychodzą fe. Ale no po prostu nie na gofry, ale na naleśniki. To chce mi się naleśnika. I tyle w temacie. W ogóle kupiłem jakiś czas temu w Lewiatanie dżem truskawkowy i będę go próbował. Bo wiecie, ja tu odkąd mam ten sklep, no uwielbiam tu chodzić. Naprawdę uwielbiam przez atmosferę, przez osoby tam pracujące, które zawsze się uśmiechają, są miłe, sympatyczne. Sam właściciel to jest w ogóle świetny gość. O matko, to jest, wiecie, tak jest. I tu się naprawdę fajnie chodzi. I odkąd tutaj przychodzę, to nie chcę mi chodzić do tych molochów dużych. Serio, po prostu. Znaczy i tak tam pójdę, bo wiecie, no w Biedronce zakupczy w Lidlu to większość rzeczy po prostu wychodzi dużo taniej. Tam się pójdzie, tak? Ale po takie pierdoły jak dżem, jajka, mleko. Gdzie mleko jest w tej samej cenie co tutaj, co w molochach, więc... Albo po pomidorki, no co ja mam chodzić po pomidorki gdzieś tamten jak mam tutaj pod nosem, nie? No wiecie o co chodzi. Chyba tutaj się rozumiem bez słów, nie? I cóż mogę powiedzieć, podoba mi się to bardzo, no i uwielbiam, więc byłem, patrzę dżem, w niegłupiej cenie. No, pachnie tak samo, jak te wszystkie znane nam. Ciekawe jak smakuje, podejrzewam, że też dobry jest. Kalorycznie wychodzi tyle samo, co w tych wszystkich innych. Jak ktoś oczywiście patrzy, no 132 kilokalorie na 100 gram produktu, więc... Tyle samo wychodzi w tych tam niektórych znanych markowych. Więc spróbuję. No, także ja tutaj powolutku zabieram się za naleśniki. Odezwę się potem. Teraz to wiecie, no znacie te moje przepisy na naleśniki, gdzie ja je rzuciłem tu. Zawsze i tak korzystam z tego przepisu, bo boję się, że o czymś zapomnę. To chyba każdy go zna, nie? Już go pokazywałem kiedyś. Dla mnie najprostszy, najfajniejszy, z tego wychodzą i gofry, i naleśniki, tyle, że do gofrów daje szklankę, czy tam pół szklanki mąki więcej, nie? Bo ciasto na gofry musi być takie bardziej zbite, nie? Tak ten. A na naleśniki to tu wychodzi takie idealne, więc ja już sięgam mąkę, całą pozostałość. Olejenie,
oleję i będę działał. Mam przygotowany cukier wanilinowy. No i tyle. Także ja przygotowuję ciasto, zacznę smażyć naleśniki, no i gdzieś tam na spokojnie potem w wolnej chwili się odezwę. Dzisiaj na pewno. Oczywiście, gdy ma się wolne, no to dzień bez Joanny dniem straconym, więc Joanna teraz wchodzi w ruch, więc pranko będzie grane. Nawet chyba ze dwa dzisiaj włączę, coś tak mi się wydaje. Czuję to przez skórę. To będą dwa prania. Formil. Mówiłem, bardzo dobry płyn. Mam takie trzy rzeczy do odświeżenia. Nie trzeba dużo. No, ale słoneczko troszeczkę wyszło, wam powiem. Naleśniki się smażą. Długo się schodzi, bo proszę was, smażę na tej mniejszej patelni. Ale chociaż na tej mniejszej to wychodzą, nie? Nie ma tego problemu. Więc dobra, dokończę tam, bo chyba trzeba go przerzucić. No, także tutaj dokończę swój wątek, bo naleśniczek bardzo szybko idą, w sensie smażą się bardzo szybciutko. No ale nic dziwnego, na tej małej patelni jest dużo lepiej, wygodniej i lepiej się smażą, więc właśnie nie ma tego problemu. Dopijam kawczana i chyba zaraz strzelę jeszcze jednego. A to może sobie zrobię do naleśników, bo zaraz będzie śniadanie. Będzie mniam mniam. No. No i tak teraz właśnie słońce się schowało. Przed tylko chwaliłem, że słońce, także tak wchodzi, wychodzi, no ale pochmurnie jest, więc... No i powiem szczerze, że ta głowa mi cały czas. Nie wiem o co kaman. Skąd ten problem się wziął? Nie wiem. Zobaczcie, ile już wyszło. Ale mówię, no długo się smaży, bo mała jest patelnia. Na tej dłużej to tak troszeczkę szybciej, no bo wiadomo. Tam więcej ciasta sobie naleję. A tutaj to tak... Tutaj tak łatwo nie ma. I niech się smażą. Aha, próbowałem dżem. Pyszny. Pyszny dżemik. Naprawdę. Tu ja nie widzę tej powodu teraz przepłacania za jeszcze jakiś lepszy. Jest smaczny. Chociaż dawno nie brałem i to by się przydało tam przejść do Lidla. Dżem w takim fajnym, fikuśnym słoiku, malinowy. Ale słuchajcie, no już go nie raz zachwalałem, ale wiecie, ludzie się tutaj często nowi pojawiają, to tak powiem jeszcze raz. Dżem malinowy właśnie i on smakuje i ma taką konsystencję, to wszystko, no, tak jakby ktoś po prostu wziął miskę malin, dobrze zblendował i wrzucił do słoika. Może odrobinę żelatyny dał. Takie to jest, naprawdę, przepyszny dżem. Fakt, teraz mi się przypomniało, że dawno nie było. O nic. Się trafi okazja, to kupię. To kupię. Już teraz to chociaż czaję, na jakiej mocy smażyć, bo zawsze z tym miałem problem. No, na indukcji jest ciężko na początku wyczuć te wszystkie stopnie, nie? Ale jak już człowiek się nauczy, to... Jest idealnie. Więc teraz naleśniki smażę na czwórce i wychodzą takie super. Szybko się smażą, nie palą się. No, tak to wcześniej to miałem problem. Albo długo się smażyły, bo za mała moc, albo za szybko się smażyły i się przypalały, bo za wysoka temperatura. No ale to tak wiecie. Tak było. Dobra, to nie przedłużam. Działam dalej i odezwę się tam. Za chwilę. No i śniadanie gotowe, słuchajcie. Cztery takie maluszki z dżemem oczywiście, do tego kawczan. No i powiem tak, ja to się będę teraz relaksować przed telewizorem. A co? Trochę się należy. Także tak to, tam pewnie gdzieś tam słyszycie w tle pracującą Joannę, tak, bo leci drugie pranie już. Więc na bogato. Nie ma, że boli. Także dobrze, to ja idę jeść, póki są jeszcze w miarę ciepłe. No i odezwę się tam standardowo potem. U mnie leżakowanie na całego,
I teraz lecą rozmowy kontrolowane. Stary, fajny, dobry film. Także ja lubię wracać do takich starych filmów, ponieważ one mnie ciekawią. Wiecie, to jest taka tematyka, która mnie ciekawi w ogóle. Więc jak najbardziej na tak. Więc lubię oglądać i wracać do nich. Czytam Brunet wieczorową porą, Nie lubię poniedziałku, Rozmowy kontrolowane, Alternatywy 4. Także wiecie, no to są takie fajne filmy, do których chętnie się wraca. No i na razie leżakuję. Nie chcę dzisiaj zbytnio nic specjalnego robić, jest niedziela, chcę mieć odpoczynek taki dla siebie. Trochę mnie korciło, żeby jechać na starówkę, ale dzisiaj zbytnio nie mam z kim. Samemu no mógłbym, też przyjemnie, ale tak ja nie lubię samemu, wiecie, ja to tak lubię w towarzystwie, nie? Ani tu z nikim pogadać, ani nic. Więc no na razie nic. Nigdzie nie ruszam w takim razie. Ale naprawdę bardzo mnie korciło. Już mówię, a ubiorę się, pojadę. Połażę trochę. W sumie pogoda jest spoko. Dzisiaj nie pada, bo wczoraj wieczorem jak lunął deszcz, tak padało. W nocy też padało, tylko że były małe przerwy. Także to nie było takim ciągłym ciągiem, tylko były takie tam poszczególne chwile przerwy od tego deszczu. No, także dobra. Bo tam leci mi, tylko wyciszyłem. Także wyciszyłem, ale zaraz odciszam i oglądam. Dalej leżakuję. No nie wiem w sumie. Na razie na resztę dnia planów to nie mam. Posłuchajcie. Przychodzę z taką energią i takim pomysłem. Bo przebudziłem się, bo mi się przysnęło. No ale dobrze. To widocznie było potrzebne. Głowa całkowicie nie boli, więc może ten sen właśnie naprawił wszystko. Ale nie o to chodzi. Co on napisze? Dobra. Przeglądałem tylko TikToka i tam przeglądam te rolki i tak wyskoczyło mi. Pani smażyła chleb w jajku. Ja mówię, kurde, pamiętam. Też jadłem kiedyś chleb w jajku. No i tak przewijam to dalej i mówię, dobra, jeszcze raz wróciłem do tej kobiety, patrzę, ona to robi i tak poczułem smaka. Mówię, nie, no też chcę. Co prawda ja nie mam chleba, bo mam bułkę paryską tylko. Ale no chyba na bułce też wyjdzie, co? Co wy myślicie? No wyjdzie. Kurde, no takiego smaka mi narobiła, że hej. Ja nie wiem. Jakoś tak, widzicie, człowiek leży i tak, to są takie zachęcanie. Ja często właśnie u naszej Gabrysi PZK, jak oglądam, jak ona tam gotuje czy coś tam, ja potem jestem głodny. Nawet czasem sobie zrobiłem śniadanie, tak jak to tam Gabrysia sobie robi i te jajko i tak dalej. Też spapugowałem, znaczy no nie chciałem tego tak stricte chamsko powiedzieć, że spapugowałem, po prostu miałem ochotę na takie samo śniadanie. No, naoglądałem się, to mnie naszło. No i właśnie w tym przypadku tego chlebka, wiecie, nie? Teraz zobaczcie, mam jajek. Tylko pytanie, ile ja tych jajek potrzebuję, bo jak tu chleba dużo, to ja nie chcę. Jedno czy dwa? No to jest pytanie. Jedno czy dwa? Może z jednego, co? No bo też nie nasmażę teraz pół torebki tej bułki, no bo ja jeszcze tego nie potrzebuję. Dobra, zrobimy tak, z jednego rozbiję tutaj. No może z jednego będzie ok. Tylko wiecie co? Ja mam ochotę troszeczkę to zmodyfikować, bo ta pani miała w samym jajku po prostu, a ja bym coś tam dodał. Nie mówię konkretnie o soli czy pieprzu, ale dodałbym tutaj albo przyprawę do grosu. Do grosu to nie, ale ten mój pieprz ziołowy z Lidla bym dodał do tego. Co wy na to myślicie? Z miąchami to? Z tym? Z miąchami. Tak troszeczkę tylko dla smaku. No zaraz się zobaczy. Zaraz się zobaczy, co to z tego wszystkiego wyjdzie. No nie wiem, ale fantazja, kurde. Ale pachnie ten pieprz ziołowy. Ja to uwielbiam. Miąchanie tutaj. Na całego. Ja miącham, a patelnia nie rozgrzewa się. Słucha. Już powinna wyschnąć, bo tu po naleśnikach była myta.
Więc rozgrzejemy i jeszcze sprawa taka, że trochę jakiegoś smarowidła do smażenia trzeba dać, nie? Wiadomo. Odrobinkę damy, niech się rozgrzewa. Gdzie to dać tu? Jajo łąkam. Ale dzisiaj pomysły, co? Takie januszowe. Muszę zacząć przestać oglądać te wszystkie internety, bo mi takie potem rzeczy wpadają właśnie. Mi się chce. I jeszcze wezmę tylko szczypczyki do przekładania. No, już tutaj się chlebek prawie cały... Boże, chlebek, masło się prawie całe rozpuściło. No i dobra, i próbujemy z tym chlebem. Znaczy, to jest tą bułką. Ale ta pani, wiecie co, nie miała takiego chlebka, chlebka krojonego, wiecie, z paczki, tak jak ta bułka, tylko ona sama kroiła. Taki chlebek, wiecie, samemu krojony. Pamiętam, jak mi babcia kroiła. W domu była zawsze bonanza u nas. Dobra, czekajcie, jak ona ułoży. A kurczę, się nie rozgrzała tak dobrze. No ale to nic, chyba to nie będzie problemem. U nas zawsze była, słuchajcie, bonanza rano. Babcia kroiła chlebek, to tak, zawsze namawiała, żeby tam był pomidor, jakiś coś tam, a ja zawsze chciałem z drzewem albo z Nutellą. Ojejku, jaki to był dramat u nas. Ja pamiętam to jak dziś. Że tutaj taki narożnik w kuchni mieliśmy, ja często w tym rogu lubiłem siadać. Taką miałem fantazję. Jak to dzieci. Dobra, no już tam. Ledwo starczyło na ostatnią kromkę, ale 3 to będzie max, no bo ja to tak bardzo nie jestem jakoś głodny, bardziej to mam po prostu smaka na to, no wiecie o co chodzi, nie? Talerz wyciągamy, no. Także, tak jak już wspomniałem, w domu była bonanza, babcia cisnęła o to, żeby te śniadania były troszeczkę bardziej takie tam, wiecie, treściwsze, a ja to tylko jadł Nutellę, dżem, Nutella, dżem. Ojejku, zawsze był kryzys. No i fajniej to by jak tata robił. Tata nie robił problemów. Robił tak jak chciałem. Dawał mi te Nutelle i te dżemy wszystkie. No, więc widzicie, no to były takie, coś słabo się tutaj grzeje. Może podwiększę. Także to takie były interesy. No zostało mi trochę wody gazowanej na leśnikach. To żeby mi tu teraz wietrzenie stała, to będę tak ją troszeczkę rozrabiał co raz, żeby to wypić. Bo mnie takie rzeczy potrafią stać i stać na blacie w kuchni. Także tak to. Dobra, no to ja tutaj czekam, aż to się wysmaży. Zobaczymy. Za moje tutaj wynalazki. Masakra, ja to mam pomysły, naprawdę. Jeszcze wilgotne. No to chlub wody gazowanej. Ale wiecie co, powiem wam, że już ze zmianą tej pogody ja też zaczynam przechodzić w inny tryb. To bardzo jest widać, bo już wody gazowanej mi się nie chce, już coraz mniej pić mi się chce, teraz tak bardziej to ciepłe herbaty bym się napił, ciepłe zupy mi się chce. Wiecie, już tak zaczynam przechodzić ten mój organizm, tak już sam sobie dla wkurz, tak chce powoli czegoś innego, nie? Smażyło od tamtej strony, no delikatnie, ale to ja to tak lubię mocniej. Dobra, to się smaży, jak będzie gotowe, to na pewno wam pokażę. No i zobaczcie, dwa pierwsze wyszły. Co prawda, no te z chlebem tej pani ładnie wyglądały, no to jest jednak bułka, bułka jest delikatniejsza, tu już nie chodzi o to, że jest mniejsza. Po prostu jest taka delikatniejsza no, w konstrukcji, tak, że tak powiem. Chleb to jednak chleb, no i u tej pani troszeczkę lepiej to wyglądało, no u mnie tak wygląda. Zresztą u mnie wszystkie tam kulinaria, to wiecie, wyglądają słabo, bo ja tam gotować to potrafię wodę tylko. To jest duży sukces. Dobra, ja idę jeść, bo jestem tak ciekaw tego smaku. Potem oczywiście się podzielę, czy mi było dobrze z tym smakiem, czy było niedobrze, czy to tylko taka głupia zachcianka.
Zobaczymy. Rozsiadłem się tak tam w fotelu, wygodnie wszystko. Zacząłem sobie przeglądać tam różne materiały, trochę coś poczytałem i w ogóle. I tak mówię, tam dzisiaj to co mi tylko zostało, kąpiel i spać tak naprawdę, bo mam czas wolny, tak? A potem tak mówię, przecież trzeba jeszcze zmontować film. Janusz, weź ty się obudź. No i faktycznie, muszę jeszcze do filmu usiąść. Oj, zawsze coś, a już miałem taką cichą nadzieję, że to już dzisiaj jest koniec wszystkiego, że tylko bajlango odpoczynkowe, a tutaj taka sytuacja. No trudno. Ale ja to raz, dwa zrobię i będzie dobrze. To najważniejsze. Cóż mogę powiedzieć? No, dzień się kończy. Dla mnie już zwłaszcza. Włosy już popsute, wszystko popsute, bo leżakowanie było to, co wam mogę powiedzieć. Jestem trochę taki śnięty. No bo czas wolny, zjadłem te chlebki smażone, w sensie tą bułkę. Było dobre, ale faktycznie to jednak jest tylko ta bułka, nie? Myślę, że z chlebem byłby ten lepszy efekt wow. Możecie mi napisać, czy tak jadaliście, czy macie dobre wspomnienia i w ogóle. No, także ogólnie spakowało. Dobrze do jajka dodałem ten pieprz ziołowy z Lidla, bo to jakby uskuteczniło ten lepszy smak, po prostu i tyle. I było ok, tak? No nie mogę powiedzieć, że było złe. Było w porządku. No i tyle. Dzień tak zleciał. Matko, te dni wolne tak szybko uciekają. Pogadałem chwilę z koleżanką, bo tam mówię, jak tam młodzież się szykuje do szkoły na jutro. No bo wiecie, jestem poza obiegiem już od lat. Ja się nie uczę, już nikogo nie wychowuję, kto się uczy, więc mam ten luz. Jestem w takiej emeryturze, takiej wiecie, odpoczynkowej od tego wszystkiego. No i tak pytam, mówię, ty, mówię, a oni to w szkołach to jeszcze robią te zielniki? No bo wiecie, tam za moich czasów zielnika, czy właśnie tam, czy jakby za moich czasów był zielnik, czy za czasów brata był zielnik do szkoły, zawsze to było takie, że zbieranie liści, potem suszenie, opisywanie, data zbioru, data wysuszenia, tak? Jakie drzewo i w ogóle. I na to był zawsze jakiś określony termin. Tam nauczyciele dawali od jakiegoś tam terminu do jakiegoś, kiedy trzeba było ten zielnik dostarczyć na przyrodę, nie? No i tam zawsze to się robiło, to było takie, wiecie, potem przyklejanie do kartek klejem, żeby nic nie popękało, albo taśmą, bo nie każdy liść dał się przykleić klejem. Więc była taśma przezroczysta, potem w koszulki, potem w jakiś ładny segregator, żeby to ładnie wyglądało i wszystko. Tu kolorowe długopisy były, tu takie, wiecie, z brokatem i w ogóle. No i tak człowiek się starał, żeby ten zielnik wyglądał. No ja to pamiętam i u siebie, i u brata dużo pracy wkładaliśmy, żeby to miało ręce i nogi. Wiecie, to zawsze tak zależy, nie? Żeby ładnie wypadło. A ona do mnie mówi, że nie, że tych zielników to już nie robią. Ja mówię, serio? Mówi, ja pierniczę. Za to wycieczek, to na cały rok szkolny, to zaplanowane potąd. Nie wiem, wiecie co, czy te wycieczki naprawdę są aż tyle ich potrzebnych w ciągu roku. Tutaj akurat u kuzynki to jedna za 700 zł wycieczka, tam na jakieś dni. No mówię, nie. Mówię, sorry. Mówię, bez przesady. Rozumiem, jeździło się do Żelazowej Woli, do Łazienek Królewskiej, czy coś tam, do Zamku Królewskiego, no bo tam gdzieś to takie, wiecie, no i historia i wszystko. Do kina raz na jakiś czas się pojechało, ale teraz tych wycieczek i to za takie pieniądze, że ja mówię, no nie. Wiecie, no. Kurczę, no z drugiej strony skąd ci rodzice mają brać na to wszystko kasę i nie możemy się tutaj bronić tym, że jest 800+, no bo ono jest faktycznie, ale no czynsze poszły w górę, wszystko poszło w górę, opłaty, prąd, no słuchajcie, no to nie jest żadną tajemnicą, ja mogę tutaj powiedzieć, to jest jawne i oczywiste, słuchajcie, ja jestem sam, w większości czasu w domu mnie nie ma, no bo nie ma, no umówmy się, tak? Pralka pracuje, ale ja jakby piorę rozsądnie. Tu jakby nie wszystko leci na 90 stopni, nie wszystko się pierze po 2 godziny, bo nie ma takich potrzeb, no umówmy się, tak? Więc jakby ja naprawdę rozsądnie włączam pranie i nie ma tutaj problemu. Płyta indukcyjna jest włączana raz na jakiś czas, mikrofalówka trochę częściej, bo podgrzewam, ale to jest na 2-3 minuty max, to umówmy się. Ja mam rachunek za prąd na dzień dzisiejszy, co miesiąc płacę 207 zł i jestem sam, nie używam suszarki do włosów, prostownicy, tak jak to panie używacie. Fakt, mam w jednym i w drugim pokoju telewizory, ale one nie pracują cały czas, tam telewizor jak jest włączony to wiecie, ja jak jestem w pracy, wychodzę tak rano i wracam późnym wieczorem, telewizor w ogóle nie jest włączany, tu nie ma telewizora, nic no, laptop, no ile ten laptop ciągnie, no umówmy się, tak? Fakt, czasem laptop jest zostawiany na noc włączony, no bo ja wieczorem montuję vloga, zanim program stworzy ten film, no to tam się chwilę schodzi,
No a potem jeszcze wrzucanie na kanał, to też się schodzi. Czasem jest godzina 20, czasem jest godzina 30. Czasem jest poniżej godziny, zależy od długości filmu albo nie wiem od czego. No internet jest cały czas taki sam, więc on moc ma dobrą. Ale no mniej więcej tyle, więc jak ja miałbym jeszcze czekać przed spaniem godzinę 20 czy 30, aż ten film się wrzuci i dopiero spać, to ja go zostawiam włączonego, film się wrzuca, a ja rano po prostu go tylko wyłączam, tak? No, to, no bo co tutaj więcej robić? Więc umówmy się, ten laptop nie ciągnie jakichś tutaj większych kokosów, po prostu tak poszły ceny za prąd, no. Płaciłem tam 110 chyba, a skoczyło na 207, no to słuchajcie, no jakie to są pieniądze, tak? Umówmy się. No i nikt mi tutaj nie powie, że to klimatyzacja, bo klimatyzacja jest włączana raz na jakiś czas i to już nie teraz, bo w ogóle teraz nie pracuję. Te upały największe pochodziła godzinę, wyłączałem, bo pokój był ładnie schłodzony, nie było potrzeby, żeby ona pracowała cały czas. Tu u mnie klima nie pracowała nigdy żaden cały dzień, ani razu. Ja mam pozasłaniane rolety, schładza się chałupa, ja ją wyłączam i naprawdę temperaturę trzyma, więc nie ma takiej potrzeby. No a płacę tyle za prąd, po prostu tak poszły rachunki w górę, tak? No a tutaj w szkołach, wiecie, wyprawki, jak mi kuzynka powiedziała, że ona dla przedszkolaka wyprawkę za 450 zł zrobiła, ja mówię, za ile? Dla przedszkolaka? W ogóle jaką listę, słuchajcie, jaką listę ona dostała w przedszkolu, taką wielką. Dobra, no tam chusteczki mokre, okej. Ręczniki papierowe, okej, no bo to tam przy tych dzieciakach się przydaje. Ale tak, plastelina, farby, co ja mówię, już mówię, w przedszkolu aż taka wyprawka? Mówię, dziwnie, wie co oni tam będą z niego robili. Także no, kasy na te wyprawki idą. Szczerze powiem, że cieszę się, że jestem już za tym, że za moich czasów, kiedy musiałem gdzieś tam piastować jakąś opiekę nad kimś, to wiecie, te rzeczy były dużo tańsze. Ja w Auchan za 200, max 250 zł to przewoziłem wielkie torby po prostu artykułów szkolnych, naprawdę wielkie torby. I to nie ma o czym mówić, także wiecie, oni teraz pójdą, nic nie kupią, a już ponad 200 wyjdzie. Lepsiejszy plecak, taki żeby wiecie, nie robiły się dziury od kantów, podręczników, czy tam tych zeszytów twardych, czy żeby tutaj te uszka, ramiona nie pękały, czy jak tam się zwie, to taki plecak konkretny to 250 zł, no, to umówmy się. A wyprawki na szkołę dostają 300. Także no nic fajnego. Dobra, dziobaski, rozgadałem się na temat szkolny, bo myślę, że gdzieś tam większość z was też jeszcze przeżywa ten horror szkolny. Więc pewnie gdzieś tam płacicie i wszystko. Także widzicie, odchodzą od robienia tych zielników i tak dalej, ale za to wycieczka za wycieczką chętnie. No bo na wycieczkach nic nie robią. Idą, wiecie, zwiedzają, wracają, no. Najprościej tak. Shocking. No nic, będzie miło za apeczkę. Dziękuję wam za dzisiaj. No i mam nadzieję, że widzimy się za niedługo. Do zobaczenia. Pa.